Pamiętam jego słowa. Gdy zobaczyłem fotografię zniszczeń w Hiroshimie, pierwszym uczuciem było szokujące zdziwienie. Nagle w moim mózgu dokonał się skrót myślowy: cyfry wypisane kredą na czarnej tablicy i miasto zmiecione z powierzchni ziemi. Niech to teraz będzie skrót myślowy, jak u Ulama: ciche, czyste laboratoria w Ameryce. Żmudne obliczenia, biała kreda na czarnej tablicy i kratery po bombach na dalekich, rozgrzanych upałem atolach wysp Marszala. Cierpienia ludzi usuwanych z domów, wzrost zachorowań na nowotwory, długotrwałe zatrucie gleby, fatalne prognozy na przyszłość. Jakiego skrótu myślowego dokonał profesor Stanisław Ulam, oglądając zdjęcia, Półtora kilometrowego krateru po bombie H na Bikini. Tego mi nigdy nie powiedział. Może zobaczył miasto wielkości Nowego Jorku lub Londynu, zmiecione niemal bez śladu z powierzchni Ziemi. Po długiej rozmowie, Ulam stwierdził w nauce są rzeczy nieuniknione, wcześniej czy później ktoś musiał dojść do nowych źródeł energii. Trudno mieć pretensje do wynalazców samolotu, że go stworzyli, chociaż samolot używany jest też do zabijania ludzi. Teraz mogę już zejść na Ziemię, czyli na Wyspy Marszala, gdzie dotarłem pół wieku po apokaliptycznych wydarzeniach w tym cichym dotąd i trochę zapomnianym zakątku świata. Krótko po wylądowaniu na Marszałkowski, czyli w Mahuro, Mark Stage zaproponował mi wyprawę na atol bikini. Podróż samolotem ze stolicy jest możliwa w każdej chwili. Mark jest poważnym człowiekiem i, jako szef od turystyki na Wyspach Marszala, wykazuje energię i pomysłowość. Jego propozycje odrzuciłem z przyczyn zasadniczych. Miałem w planie dalszą podróż po Wyspach Pacyfiku i trudno było zmieniać ustalony program. Teraz dodam uczciwie, że pomyślałem wtedy, iż na obszary radioaktywności mam z Polski bliżej. Bo do Czarnobyla i nie po to poleciałem na drugą stronę Ziemi, aby akurat zajmować się tym dramatycznym, ale wielokrotnie poruszanym problemem. I żeby sobie potem przyjaciele i wrogowie podszydzali, że bardzo intensywnie świecę? Naturalnie nie miałem racji. Dramatyzm tematu w jego aspekcie historycznym pozostaje, ale coś niezwykłego i chyba pozytywnego tutaj się ostatnio wydarzyło. Oto w czerwcu 1996 roku Bikini zostało otwarte dla wszystkich. Przez kolejne lata rosła liczba chętnych do odwiedzin tego rejonu świata, który przecież jeszcze niedawno wiele ludzi, w tym także specjaliści, uznawało za stracony dla wszelkiego życia na wieki. Od Jacka Nidentala, przedstawiciela władz atolu Bikini w stolicy republiki, dowiedziałem się, że ziemia i woda są tam już całkowicie czyste, a on sam z rodziną odwiedza wyspę bez lęku. Jak wspomniałem, Jack, Amerykanin, ożeniony jest z dziewczyną z Bikini i w związku z tym uznawany za swojego. Skądinąd wiem już, że atol został ponownie zaludniony, że wrócili na nań dawni mieszkańcy, a przeważnie ich dzieci i wnuki, że zdarto tam i usunięto ponad 30 warstwę ziemi. Lecz ustalono także, że zjadać wolno najwyżej jednego miejscowego kokosa tygodniowo. Mówi się, że to na wszelki wypadek. Trwają nieustanne kontrole gleby i ludzi, które podobno gwarantują całkowite bezpieczeństwo. W chwili, gdy piszę te słowa, lagunę Bikini zaliczono do dziesięciu najciekawszych w świecie miejsc do nurkowania. Woda czysta a pod wodą skarby. Cała armada amerykańskich i japońskich okrętów i statków, które spoczywają na dość płytkim dnie. A są to m.in. lotniskowiec US Saratoga, długości 300 metrów, większy od Titanica, flagowy okręt wojenny Imperialnej Japonii Nagato, ten sam z którego pokładu admirał Yamamoto prowadził atak na Pearl Harbor, okręt wojenny Arkansas japoński krążownik Sakawa, Łódź Podwodna, Apogon i wiele innych. Dodajmy, że liczne okręty wojenne, w tym niemiecki krążownik Prinz Eugen, na zawsze zostały przy wyspie Kwajalein i w innych miejscach. Zrzucenie potężnych bomb atomowych i wodorowych na własne wielkie jednostki pływające w celu ustalenia rezultatów niszczącego działania broni nuklearnej, co stanowiło skutek trwającej wówczas zimnej wojny, wydaje się dzisiaj działaniem absurdalnym. Łączyło się to wszak z astronomicznymi kosztami i ogromnymi ofiarami. Teraz prawie trudno w to uwierzyć. Amerykanie zrzucili na wyspy Pacyfiku 67 bomb, w tym kilka wodorowych, o ogromnej sile. Wśród nich znalazła się owa bomba Bravo o 15 megatonach, czyli, jak już wspomniano, niemal tysiąckrotnie silniejsza niż bomby, które spadły na Hiroszimę i Nagasaki. Bravo eksplodowała na północno-zachodnich krańcach Atolu Bikini 1 marca 1954 roku, otwierając półtora kilometrowy krater o głębokości około 70 metrów. Do dziś rozważa się możliwość składowania w nim radioaktywnej powłoki ziemi zdartej z bikini i innych wysp. Tu przypomnę, że 27 maja 1956 roku zdetonowano na bikini, jakby wszystkiego było mało, pierwszą na świecie bombę trójfazową. Jack Nidenthal w swojej książce Dla dobra ludzkości którą mi ofiarował w Mahuro, szczegółowo opisuje losy mieszkańców pięciu wysp i dwudziestu dziewięciu raf koralowych wysp Marszala, przede wszystkim Bikini. Nie szczędzi swoim rodakom słów krytyki, nazywa ich nuklearne operacje zbrodnią. Kiedy przypominam o wielkich sumach, jakie dziś Amerykanie przekazują władzom wysp Marszala, Niedental ucina, oni teraz mało interesują się skutkami, swoich działań. Pozostaje przypomnieć, że ogromna większość wszystkich dochodów państwa pochodzi z dotacji Ameryki. Powtórzmy, dość podobnie jest z budżetami wszystkich niepodległych i półzależnych krajów tej części Pacyfiku, gdzie bez pieniędzy ze Stanów nie dano by sobie rady, więc chyba nie tylko poczucie winy. Za zniszczenie środowiska i cierpienia ludzi stanowią motywację finansowej pomocy, lecz po prostu fakt, iż cały ten rejon oceanu jest jedną wielką bazą militarną Ameryki. W Machuro utworzono w 1985 roku sąd Nuclear Claims Tribunal, zajmujący się odszkodowaniami za amerykańskie testy atomowe i za usuwanie skutków tych eksperymentów. Uważa się, że wykrywane są ciągle nowe przypadki chorób nowotworowych, że dokonuje się kosztownych prac oczyszczania ziemi i raf koralowych, i na wszystko muszą znaleźć się miliony dolarów. I te miliony jednak wpływają. Skutki psychologiczne wydarzeń lat 40. i 50. dotykają one nie tylko tych, co powrócili na atol, bikini i żyją tam teraz w liczbie 167 osób z tego zaledwie połowa zamieszkiwała kiedyś, ale i tysiące innych, którzy uczestniczyli w tragicznym egzodusie. Również chyba tych, którzy nie byli aktorami samych wydarzeń, lecz tylko ich obserwatorami. Na moje pytanie, w jakim stopniu i jakie grupy ludzi dotknęły psychologiczne skutki eksperymentów na pacyfiku, Jack Nidental, mówi z wyraźną irytacją. Wszyscy do dzisiaj jesteśmy ofiarami tych strasznych działań. Trudno się oprzeć wrażeniu, że otwarcie bikini dla masowej turystyki stanowi próbę stłumienia złej pamięci. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej oświadczyła w 1996 roku: Radioaktywność na atolu bikini jest nadal wyższa niż na innych terenach Marshall Islands. Ale nie stanowi żadnej groźby dla zdrowia. Nie ma radiologicznego zagrożenia dla odwiedzających wyspę lub lagunę. Nie wykryto radioaktywnego cezu w faunie morskiej. Jakieś ryzyko istnieje przy spożywaniu lokalnych roślin i owoców. Wyspa może być stale zamieszkana. Tak więc zamknięty dotąd raj został ponownie otwarty. Mark Stage może ze spokojnym sumieniem polecać nurkom zanurzanie się, a innym łowienie ryb, bo przecież tutaj znajdują się między innymi: Merlin Błękitny, Wahu, Tuńczyk, Mahimachi, Ryby Latające, Barakuda tylko z kokosami uważać. Z najwyższym trudem, ale i niemałą rzetelnością dokonuje się Oczyszczanie wielkiego śmietnika Pacyfiku. Zaśmiecali go na obszarach sobie dostępnych, jak wiemy, także Francuzi i Brytyjczycy. Rosjanie w o wiele mniejszym stopniu przejmują się posowieckimi śmieciami, o których poza syberyjskimi wieśniakami w ogóle mało kto wie. Przestrogą dla ludzkości są dokumenty w postaci żyjących ludzi. Którzy wspominają przerzucanie ich z wyspy na wyspę, dwukrotne usuwanie z atolu bikini, strach, głód, zakazy, badania. Oni, ale też ludzie na odległych o 200 km wyspach Rongelap i Elingdżinei, gdzie przesiedlono mieszkańców bikini, pamiętają przerażający widok monstrualnej chmury i dwóch świecących słońc po eksplozji brawo a potem opady białych płatków z nieba w strefie, gdzie śnieg nigdy dotąd nie padał. Rozradowane dzieci chwytały płatki w dłonie, aby po kilku godzinach zacząć odczuwać swędzenie, potem mieć mdłości i wymioty łzawiące oczy. Dziś wiadomo już, że mieszkańcy atolu otrzymali dawkę napromieniowania dwa tysiące razy wyższą od dopuszczalnej normy. Ludzie przesiedleni na bezludną wyspę Rongerik nigdy nie zapomną, że przecież wiedzieli to wszyscy. Gnieździły się tam diabły, w tym demon trucizn, potworny Litobara. Przeniesiono ich na krótko na atol Ujelung i wyspę Kvajalein. i jeszcze na wyspę Kili. Byli jak łatwo psujący się towar, który przesuwa się z magazynu do magazynu. Jeszcze w późniejszych latach 70. XX wieku stwierdzano na bikini obecność małych ilości cezu, 137 w wodach przybrzeżnych, strontu 90 w roślinach, a plutonu 239 i 240 u ludzi. Radioaktywne były też kraby. To już przeszłość. Do siebie powrócili nawet także. Już po 1980 roku mieszkańcy południowej części Eniwetok, gdzie dokonano niegdyś eksplozji 43, czyli większości wszystkich testowanych bomb. Powrót był możliwy po oczyszczeniu Ziemi, tylko nasiąknięta plutonem oddalona o 16 km na północ od Eniwetok wyspa Runit pozostanie niedostępna dla ludzi. Kto wie, może nawet przez najbliższe 50 tysięcy lat. Tam niosły się radioaktywne opady z Eniwetok. Tam, w tak zwanym kaktusowym kraterze, zmagazynowano radioaktywne masy gruzu. Jack Nedental przypomina, że kiedy po raz pierwszy usuwano mieszkańców Atolu Bikini, przygotowując się do zrzucenia dwóch bomb wielkości tej, która wybuchła nad Nagasaki, Czyli operacje skrzyżowanie dróg, w całej akcji uczestniczyły 242 jednostki pływające, 156 samolotów, 42 tysiące ludzi, a także 5400 szczurów, kus i świń. Na lotnisku w Mahuro spotykam bada o nazwisku, jeżeli dobrze usłyszałem Johnson. Człowieka ubranego nieco ekscentrycznie, nawet jak na Mikronezję, stale uśmiechniętego od ucha do ucha. Leci do Honolulu, ma ze sobą bagaż podręczny, z którego wystają rozmaite rurki, wędki metalowe, plastikowe, akcesoria. Wraca z Bikini, gdzie spędził tydzień za około 3000 dolarów. Wyprawę organizowała firma Marshall Dive Adventures z Mahuro. Mieszkał w małym, komfortowym hoteliku z klimatyzacją i generatorem prądu, miał wszystko podawane jak na tacy. Opowiada o niesamowitym wrażeniu, kiedy płynie się pod wodą nad lotniskowcem Saratoga, gdzie na pokładzie nadal stoją niby gotowe do startu bojowe samoloty, a obok towarzyszą nurkom szare rekiny raf koralowych. Przez chwilę myślę, że Buda wynajęto w charakterze żywej reklamy, gdy nagle, śmiejąc się, ciągle wygłasza Filipikę o handlowaniu na wyspach Marszala ludzkim nieszczęściem, o wyciąganiu z amerykańskich podatników miliardów za prawdziwe lub rzekome krzywdy. Mówi przecież oni tutaj i tak głęboko wierzą, że nie umiera się na żadne choroby choćby popromienne, Lecz że każda śmierć jest wynikiem czarów. Wszyscy wiedzą, że sławny magik Harry Truman zaczarował w 1946 roku te dalekie piękne wyspy, a rezultat jest teraz dobrze znany i widoczny. Nauru Eldorado ogłasza bankructwo. Ten tekst musi być krótki, bo ma przedstawić jedno z najmniejszych państw na Ziemi, a ponadto ów krajik, zdaje się właśnie kończyć swoją karierę jako samodzielny podmiot na politycznych i gospodarczych mapach świata. Więc też nie należy się o nim szeroko rozpisywać. Można mówić o szczęściu w nieszczęściu. Nauru odkryło u siebie w początkach ubiegłego stulecia fosfaty, ochoczo przystąpiło do ich eksploatacji i właśnie wydobywa resztki skarbów. Gdy one się wyczerpią, trzeba będzie zamknąć sklepik i szukać szczęścia gdzie indziej. Władze Nauru są już po wstępnych rozmowach z rządami Australii i Nowej Zelandii, które skłonne są przyjąć u siebie całą ludność bankrutującego państwa, co nie powinno być aż tak wielkim poświęceniem, albowiem chodzi o niespełna 12 tysięcy osób. Nauru to jedna głęboka dziura, którą ludzie wykopali, nie myśląc o tym, że kopią sobie grób. Co prawda, przez sto lat dobrze zarobili i biją w mikronezji rekordy w przychodzie na głowę mieszkańca, ale Eldorado wkrótce się skończy. Wyczuwa to nawet rosyjska mafia, która ponoć tu się zadomowiła, ale właśnie przystępuje do zmiany miejsca swoich operacji. Lotnisko i port lotniczy na tej wyspie, dziurze. Prezentują się całkiem, całkiem, na pewno lepiej niż w innych krajach Mikronezji, z wyjątkiem oczywiście Guam. Nauru ma nawet własną linię lotniczą i jednego Beinga, który w zdumiewająco sprawny sposób krąży po całej okolicy. Można śmiało lecieć, jeżeli akurat nie odlatuje gdzieś pan prezydent. Ostrzeżono mnie, że w Nauru ma się co robić i co oglądać najwyżej przez jeden dzień. A jest to i tak już bodaj czasową rozrzutnością. Ale w końcu można kilka razy objechać całą wyspę dookoła, bo to osiemnaście kilometrów, a w drodze pogapić się na to i owo, zjeść przyzwoity obiad w restauracji ani bar, co jest istotne, zwłaszcza jeżeli się mieszka w hotelu, jednym z dwóch do tego się nadających menen. Najważniejsze wydarzenia historyczne wiążą się z odkryciem wysoko oprocentowanych fosfatów, istotnego składnika nawozów sztucznych, chętnie kupowanych przez Australię i Nową Zelandię. Kim są mieszkańcy tej Lilipuciej wyspy? Na ogół wielokolorowa i wielokulturowa zbieranina. 65% ludzi ma pochodzenie polinezyjskie i mikronezyjskie. Przez wieki na wyspie. Obowiązywał i nadal jest aktualny system matriarchalny i bywało, kobiety zostawały królowymi kraju. Chociaż 35% mieszkańców nie pochodzi z tej wyspy, klanowy podział ludności jest rozpowszechniony i w pełni uznawany. Samolot ląduje, uprzejmi urzędnicy imigracyjni wbijają stempel ze zgodą na parodniowy pobyt hotelowy van. Stoi pod budynkiem portu. Opodal nad oceanem kompleks parlamentarny dla osiemnastu posłów i rządowy. Za chwilę już jest się na obwodnicy wysepki, licząc na pierwsze wrażenia krajoznawcze. Zagłębie rury to raczej nie jest, ale Palau czy Pompeji na pewno też nie. Potężne dźwigi koparki, transportery ciężarówki, sieć asfaltowych i pokrytych koralowymi kruszywami dróg. Koralowe szpikulce zamiast drzew w środku bezludnej pustki. Coś z ziemi, ale więcej z Marsa i Księżyca. Kiedy za kilka lub najdalej za kilkanaście lat armada maszyn stąd odjedzie, wyspa na długo pozostanie smutnym dokumentem eksploatacji skarbów ziemi, dokonywanej bez oglądania się na wielowiekową obecność ludzi i ptaków. Któregoś dnia ci, co teraz skupili się w metrowym pasie nad brzegami oceanu, być może zaryzykują zainstalowanie się we wnętrzu Nauru. Przylecą też pewnie ptaki, niegdyś zostawiające tu guano, bez którego nie doszłoby nigdy do zaistnienia bogatszego źródła użyźniania gleby. Nauru otrzymało niepodległość w 1968 roku, więc wcześniej niż wiele innych wysp na Pacyfiku. Przedtem urządzili tu czy tutaj kopali Niemcy, Anglicy, Australijczycy, Nowozelandczycy, choć nasilenie prac nie osłabło w Wolnej Republice. Naurańczycy nieustannie nagabywali mandatariuszy Ligi Narodów, de facto kolonialnych okupantów, do przyznawania im wysokich odszkodowań za, jak często twierdzili, bezmyślne niszczenie kraju. Wiemy, że niszczenie teraz już myślne trwa do dzisiaj i skończy się z ostatnią grudą złoża. Niektórzy mieszkańcy nauru mają teraz angielsko brzmiące nazwiska. Dwaj ostatni prezydenci nazywali się Rene Harris i Ludwig Scotty. Ale większość członków dwunastu plemion, które żyją na wyspie, nosi nazwiska związane z oceanem, jak De czyli ryba z rafy koralowej, lub envit, czyli węgosz. Nie sądzę, by wśród krajowców kiedykolwiek pojawili się ludzie o nazwiskach taśmociąg czy koparka. Zanim w XX wieku nastąpił fosfatowy cud, jak to chce, katastrofa, Nauru Uru przeszło dziesięcioletnią międzyplemienną wojnę domową, która doprowadziła do redukcji liczby ówczesnych mieszkańców do niespełna tysiąca głów. W końcu XIX stulecia, w wyniku międzynarodowych układów przyszli tu na dwadzieścia kilka lat Niemcy, którzy całkiem wyjątkowo nie pozostawili po sobie złych śladów w historii. Potem powstała wielka spółka Anglików z Australijczykami i Nowozelandczykami, i zaczął się prawdziwy cyrk z wydobywaniem fosfatów. Zainstalowano długi dźwigar, do którego dostarczano na taśmociągach urobek. Kiedy wybuchła II wojna światowa, nagle w 1940 roku, o czym prawie się nie wie, znowu na krótko przybyli Niemcy, tym razem w charakterze niszczycieli instalacji przemysłowych. W 1942 roku pojawili się jak prawie wszędzie w Mikronezji Japończycy. Ci znowu jak prawie wszędzie w Mikronezji zachowywali się fatalnie. Wielu naurańczyków wywieziono na wyspę Czuk. W ojczyźnie przeżyło zaledwie 600 osób z poprzednich 5 tysięcy i zrodziła się obawa, że to już będzie koniec autochtonów na tym okruchu ziemi i korali. Jak było do przewidzenia, w wolnym Nauru wrócono do eksploatacji fosfatów. Spotężniało uzbrojenie wydobywcze. Zaczął pracę drugi z kolei dźwigar ładujący rudę na statki. Rząd niepodległego państwa wniósł tymczasem do Trybunału Międzynarodowego w Hadze skargę przeciw Australii o dewastację kraju, i w efekcie tej skargi coś wpłynęło na konto rządu Nauru. Ponadto Australia miała do pomóc w rekultywacji, a nawet reforestracji wyspy, z czym się trochę ociągała. Pomogła natomiast, kiedy niedawno naurański rząd wielkodusznie przyjął pewną liczbę uchodźców ze Sri Lanki, których Australia wpuścić do siebie nie chciała. Na razie ogromna przestrzeń wnętrza kraju oślepia bielą. Gdyby nie nad oceaniczna zieleń, traw i palm kokosowych i oczywiście wysoka temperatura, znajdujemy się zaledwie o 40 kilometrów na południe od równika. Przy większej dozie fantazji, można by ulec złudzeniu, że jest się w pokrytej śniegiem Islandii lub na dalekiej północy Kanady. Szkody poczynione przez górnictwo są, jak się wydaje, nieodwracalne. Wycięcie drzewa, a właściwie dokładne ostrzyżenie wyspy, zmieniło klimat na nieznośnie gorący. Jeżdżąc po Nauru, stale trzeba mieć na podrędziu plik papierowych chusteczek. Kto żyw, ociera pot. Ptaki, zwłaszcza fregaty i rybołówki, nie mają chusteczek i wynoszą się z wyspy, gdzie pieprz rośnie, a rośnie całkiem niedaleko. W hotelu leżą kolorowe ulotki z rozmaitymi przestrogami. Gdyby je wszystkie brać na serio, należałoby w ogóle nie opuszczać pokoju. Jednak z ulotek odradza gościom uprawianie joggingu. Na obwodnicy, bo może się zdarzyć, że biegacza zaatakują i ugryzą w łydkę psy, bo podobno bardzo to lubią. W związku z tym, na wszelki wypadek dobrze jest zakładać długie spodnie. Równocześnie zaś, dodam od siebie, zamiast chusteczek od potu należy zabrać ze sobą prześcieradło. Inna tym razem istotna uwaga z ulotki. Należy oszczędzać wodę z kranu. Na wyspie jej brakuje cenny płyn. Podobnie jak produkty żywnościowe, trzeba przywozić z innych wysp i kontynentów. W jakiejś gazetce wyczytuję, że aktualny prezydent państwa właśnie otrzymał w parlamencie wotum nieufności i ustąpił z urzędu na długo przed końcem kadencji. W Nauru od dawna trwa przepychanka do władzy. Zdarzało się już, że w ciągu pięciu miesięcy najwyższą władzę sprawowało czterech prezydentów. Przy odrobinie uporu można obejrzeć zakłady kruszenia i suszenia fosfatów, wpaść do muzeum należącego do Nauru Phosphate Corporation, niekiedy nawet krótko otwartego, pogapić się też na ładowanie tego, co przedtem wydobyto z wielkiej dziury, jak pewien turysta ze Stanów zauważył ironicznie z ich tutejszego Grand Canyonu. Jak wszędzie na Pacyfiku wyspa jest zasypana wrakami armat i pojazdów, z II wojny. Kto kocha takie relikty, powinien udać się na najwyższe wzniesienie na uru całkiem blisko wielkiej dziury do miejsca o nazwie Command Ridge. Skąd Japończycy niegdyś wypatrywali wroga. Był czas, że kraj nazywał się przyjemną wyspą Pleasant Island. Ale ktoś słusznie uznał to za przesadę i wrócono do tradycyjnego określenia. Aczkolwiek bywa tu przyjemnie, zwłaszcza kiedy się nie płaci za prąd, lokalne telefony, kablową telewizję, za szkołę dla dzieci i opiekę zdrowotną. Zbliżanie się dna dobrobytu zmusza władzę do ograniczania przywilejów, ale ciągle w porównaniu z otoczeniem jest tu lepiej niż dobrze. I to już prawie wszystko o tym Eldorado, które za chwilę będzie musiało żyć tylko z łowienia ryb i chwytania reszty ptaszków. Kiedy w końcu przyszłoby jednak wynieść się stąd, prawie wszyscy mogą odlecieć do Melbourne i tam zamieszkać w 53-piętrowym wieżowcu, który bankrut wybudował sobie z wcześniejszych dochodów. Kiribati na wyspie Bożego Narodzenia. Tym razem całkiem wyjątkowo zacznę od wykrzyknika. To była prawdziwa przygoda. Ta wyspa pociągała mnie od dawna. Przede wszystkim trudno do niej dotrzeć. Samolot przylatuje tu raz w tygodniu, a inny środek transportu nie wchodzi w rachubę. Wyspa należąca politycznie do Republiki Kiribati leży niemal w najgłębszej pustce oceanu spokojnego. Mało kto, zwłaszcza z nadwisły, tutaj dociera. Lądując tu, ma się od razu ochotę zawołać i to, bez względu na porę roku, wesołych świąt. Skromny barak wita przybyszów tablicą z napisem Welcome to Christmas Ice. Po betonowej płycie lotniska, choć jeszcze nie ma zmroku, spacerują kraby. Za płotem stoją wgapione w samoloty pasażerów, gromadki kobiet z dziećmi, słońce jak młot, upał. Odprawa paszportowa trwa krótko i przebiega w sympatycznej atmosferze ogólnej życzliwości. Śmieją się nawet bosonodzy funkcjonariusze. Za chwilę samolot odleci, aby ponownie pojawić się dopiero za tydzień. Do tego czasu lotnisko będzie zamknięte na kłódkę. Wyspa, uwaga, największy koralowy atol na świecie leży osamotniona, dokoła niej rozciąga się tak zwany przestwór oceanu. Jakiś wyspiarski drobiazg, m.in. wyspy Feniks, znajduje się jeszcze po sąsiedzku, ale tylko Wyspa Bożego Narodzenia naprawdę daje się zauważyć. A wszystko to należy do 16 atoli Gilberta, od nazwiska angielskiego żeglarza Humphreya Gilberta. Wyspa należy więc do Republiki Kiribati. I żeby było śmiesznie, jej lokalna nazwa brzmi Kiritimati. Powierzchnia wynosi 339 km2 i stanowi prawie dokładnie połowę terytorium całego państwa. Odległość od stolicy republiki, Tarawy, to mniej więcej tyle co z Moskwy do Lizbony, choć formalną stolicą Kiribati jest Bajriki, leżące na wyspie o tej samej nazwie, na atolu Tarawa. Za prawdziwą stolicę uchodzi Tarawa. W powietrzu unosi się woń spalenizny, opodal płoną palmowe lasy. Od miesięcy nie spadła kropla deszczu, choć przecież na niektórych wyspach Mikronezji leje bardzo chętnie. Przy wejściu do hotelu Captain Cook wisi mapa Wyspy Bożego Narodzenia. Dużym kółkiem oznaczono na niej stolicę Londyn, jest także Paryż. No, i widnieje miejscowość pod nazwą Poland. W sąsiedztwie na lagunie polskie są jeszcze Zatoka, Kanał i Mielizna, a również Zatoka naszego świętego Stanisława. Kolejna sensacja dodatkowy magnes dla polskiego reportera. Na ogół wiadomo, że atrakcją wyspy jest obfitość ryb i ptaków. Za to ludzi tylko niespełna cztery tysiące z tego sześcioro pochodzenia europejskiego. Po przylocie poznaję dwie ważne dla mnie osoby katolickiego księdza, Francuza, gratiena Bermonda i kierowcę półciężarówki, który mnie wozi Noere. Postacie jak z filmu ksiądz jeździ motocyklem między kilkoma parafiami, gdzie zbudował kościoły. Jest jedynym motocyklistą, który na wyspie zakłada kask ochronny. Noere, przypomina Antony Quina, bez przerwy się śmieje, demonstrując wspaniały garnitur zębów. Tu prawie wszyscy mają zęby jak krokodyle. Aha, skąd imię Noere? Ponieważ urodził się w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Rodzice nazwali go z francuska Noel, a jako, że oni w swoim gilbertańskim języku nie znają litery L, Mówi się Noere, zatem pan Boże Narodzenie z wyspy Bożego Narodzenia. Ksiądz Bermond, zapytany, co jego zdaniem stanowi największą atrakcję w tym kraju, odpowiada najkrócej: Tu nie ma żadnych atrakcji. Potem, jakby pod przymusem, dodaje: No, tak, ryby są ciekawe, pływają, a niektóre nawet latają. Amerykanie płacą tysiące dolarów, żeby móc je tutaj łowić. Są jeszcze ptaki, zwłaszcza te z wysepki Kuka, położonej między Londynem a Paryżem. Ja doliczyłbym do tych dwóch atrakcji samego Bermonda, uroczego i przyjaznego światu kapłana, trochę brata Łate, u którego można kupić ładne widokówki sam fotografuje, a także wypić szklaneczkę whisky z podręcznego barku. Bermond mieszka tutaj i działa już 16 lat. Przedtem od 1962 roku pracował w Tarawie dalekiej stolicy Republiki. Wkrótce wybiera się do Francji na roczny urlop. Będę tam pewnie marzł i tęsknił za tym, co tu zostawiłem, mówi. A zostawi setki owieczek, którymi się opiekuje, i drewniaczek plebanii. Gdzie nie ma klimatyzacji i nawet wentylatora, bo kapłan zrzyma się na myśl o ich instalowaniu. Ksiądz zbudował kościoły w tutejszych London, Banana i Poland. I tam regularnie odprawia nabożeństwa, chrzci dzieci, udziela ślubów, mówi rzecz jasna, biegle po gilbertańsku. Słowo hotel dla określenia obiektu. Imienia pana Kuka brzmi nieco górnolotnie. Niegdyś były to baraki wojskowe. Przez rok zajmowali go żołnierze amerykańscy, wcześniej i dłużej mieszkali tu Anglicy, także ci, którzy przygotowywali się do prób z bronią nuklearną. Bomby zrzucano od 1957 roku do 59 z balonów. W hotelu najchętniej mieszkają teraz kraby. Pod wieczór wmaszerowują do hotelu, restauracji i baru, spacerują po posadzce, wspinają się też na siatki okien i drzwi. Niektóre mają wielkość dwóch złożonych pięści, groźne szczypce, ale traktuje się je jak domowe robactwo. Bawią się nimi dzieci. Przychodzi czas, gdy także na plaże wychodzą tysiące krabów i wtedy jest jak w powieści Karola Czapka, o inwazji jaszczurów. Wolę jednak kraby niż moskity, których tu na szczęście nie ma, więc nie ma i malarii. W sali restauracyjnej hotelu na ścianach wiszą dyplomy mistrzów wędki. Bad Korteweg zdobył tytuł mistrza świata w 1999 roku, łowiąc barakudę o wadze 17,5 kilograma. U wybrzeży Wyspy odbywają się od lat rybackie mistrzostwa świata. Wtedy hotel wypełnia się do ostatniego miejsca. Czy można żyć tylko z amerykańskich rybaków i podglądaczy ptaków? To pytanie zadaje Eliotowi Ali, zastępcy sekretarza w Ministerstwie Rozwoju Wysp, Line i Phoenix. De facto. Drugiej najważniejszej osobie w administracji Wyspy Bożego Narodzenia, panu o potężnej tuszy, Żyjemy głównie z produkcji kopry. Na szczęście nowy rząd podniósł cenę kopry z 50 do 60 centów za kilogram. Zmieniam temat i pytam, czy na wyspie nie żyje za mało ludzi. Odpowiedź: Hamujemy imigrację, bo jest trochę kłopotów z wodą. Tylko w Tarawie mamy urządzenia do odsalania wody, ale Tarawa jest przeludniona, a nasza wyspa przestronna. Pewnego dnia trzeba będzie przyjąć nowych osadników. Będą z tym kłopoty. U nas ziemia należy do państwa, a przepisy z jej przekazywaniem są skomplikowane. Czy nie można by uprawiać innych roślin poza palmami? Na to u nas za gorąco. To przecież tylko 190 kilometrów od równika dlaczego nie rozwiną turystyki? Nie ma bazy. Japończycy obiecują wybudowanie nowego hotelu. Na razie zachęcamy przybyszów hasłem Przylatujcie do nas, sami mamy mało, ale za to rzeczy, których nie znajdziecie gdzie indziej. Pan Ali przeprasza, że nie wydrukował jeszcze wizytówek, spisuje swoje dane personalne i wręcza mi kartkę opuszczając parterowy domek z dumnym napisem Ministry offline. Czuję się adresatem słów widniejących na plakacie. Minister i jego sztab życzą ci wesołych świąt Bożego Narodzenia. Nawzajem. Plakat wisi przez cały rok i słusznie, przecież Boże Narodzenie powtarza się co roku. Mało brakowało, a znowu nadepnąłbym na pokaźnego kraba, gramolącego się w koralowym pyle opodal ministerstwa, urzędu pocztowego i chałupki Bank of Kiribati. Podobno kraby zachowują się tego dnia dziwnie. Może nadleci tajfun? W ciągu kolejnych minut mogłem przejść przez całe śródmieście miasta Londyn i obejrzeć centrum handlowe, czyli Tuzin mrocznych klitek z mydłem i powidłem, gdzie niemowlęta i psy leżą na kontuarach. To już postanowione: Noere, czyli Anthony Quinn, zawiezie mnie do wioski Poland, leżącej po drugiej stronie laguny. Pytam, czy to daleko, odpowiada szczerząc białe zęby. Sto, może 150 kilometrów. Zanim mogę się zdziwić. Tak rozbieżną oceną odległości, zapytuję, czy mają na wyspie dentystę. Ależ skąd dentysta dolatuje czasem z Tarawy? Przypominam, jak z Moskwy do Lizbony. Ponieważ pamiętam, deficyt fachowców na wyspach Marszala i w sfederowanych stanach Mikronezji nie okazuje zdziwienia, ale myślę, że lepiej nie cierpieć tutaj na dotkliwy ból zęba. I tak oto. Przyleciałem z Polski i do Polski jadę. Znowu surrealizm. Komu przyszło do głowy, żeby nazwę kraju z drugiej strony kuli ziemskiej na koralową wyspę flancować? Zmierzaliśmy do naszej Polski na Pacyfiku, początkowo gładką szosą, potem po dziurach jak kratery. Pan, Boże Narodzenie, postanowił. Skrócić sobie drogę i kilka kilometrów przed celem podróży, wjechał na gładkie, odsłonięte przez odpływ płaszczyzny dna laguny. Teraz była to jazda jak po miękkim dywanie, prawdziwy komfort. Nagle w perspektywie zabłyszczała woda. Noere zdziwił się na jej widok. Przypływ? Trzeba zawracać. Zawrócił, choć koła wozu były już zagłębione prawie po osie. Potem przez krzaki, szuwary, wądoły dojechaliśmy do drogi, dziur pełnej, ale nie zagrożonej przypływem. Choć fizycznie znowu jest nieprzyjemnie, ulga psychiczna duża, przecież jazda przy rozpoczynającym się przypływie była eskapadą ryzykowną. Zupełnie nagle ten zdumiewający napis na murku przed szkołą Welcome to Poland. Na pierwszy rzut oka wioska na pewno bliższa jest tego, co znam z Afryki, niż z Polski. Ludzie o ciemnej skórze na ogół rozrośnięci, tędzy, krótkonodzy. Rozrzucone w palmowym gaju chaty paleniska z buzującymi potrawami, ale umu tradycyjnych pieców w ziemi nie dostrzegam. Kościółek Świętego Stanisława Naprzeciw wychodził uśmiechnięty przedstawiciel administracji wioski, półnagi, Terubea Kakumea. Skąd tutaj Polska? Kakumea nie ma pojęcia. Są dwie wersje pochodzenia tej nazwy. Jedną z nich przekazał mi Bermont, który ma książkę o księdzu Ruggier z sąsiedniego, a dziś istniejącego tylko na mapach, Paryża, który to ksiądz kiedyś współpracował blisko z Polakiem, byłym policjantem o nazwisku Malinowski. Właścicielem plantacji palm kokosowych w malutkiej osadzie bez imienia. To ponoć jemu wieś Poland zawdzięcza nazwę. Drugą wersję podaje ksiądz Franciszek Bolek z Nowego Jorku, badacz geograficznych poloników, a cytuje go Ryszard Badowski w książce Odkrywanie Świata. W początkach XX wieku do wyspy Bożego Narodzenia dotarł Polak Stanisław Pełczyński, uczestnik wojny secesyjnej w Ameryce, starszy mechanik na statku wożącym Koprę do San Francisco. I tutaj założył plantację palm kokosowych oraz osadę, którym nadał nazwę Poland. Malinowski na pewno nie miał na imię Bronisław, a Pełczyński mógł być istotnie Stanisławem, bo Stanisławów w nazwach dookoła pełno. W każdym razie, kto chce, niech wierzy. Pan Kakumea nie zastanawiał się nigdy, co go może łączyć z dalekim europejskim krajem. Oprowadza po wiosce, pokazuje suszenie i magazynowanie kopry. Podprowadza do instalacji sanitarnych i toalety daru Australijczyków. Oni łożą na wyspę 11,5 miliona dolarów rocznie potem do szkoły, kościoła, do obszernej wiaty, która jest domem spotkań, a teraz starsze kobiety siedzą tu, coś szyją i tkają. Należy uścisnąć mnóstwo dłoni. Punktualnie o godzinie dwunastej w południe słychać gong, chronimy się w cieniu kościoła, gdzie odpoczywa kilka osób. Wszyscy pochylają głowy i w skupieniu odmawiają modlitwę. Mają w wiosce jednego policjanta. Z prądu elektrycznego korzystają od szóstej po południu do szóstej rano. Ze światem zewnętrznym porozumiewają się drogą radiową. Jest jeden samochód ciężarowy, dwa sklepiki piękna nasza Polska cała. A co z Bożonarodzeniową choinką? Kakumea śmieje się szeroko i wskazuje na drzewo chlebowe. Tu, obok owoców. Zawsze możemy zawiesić świecidełka, nawet gwiazdę betlejemską. Dwukrotnie natomiast, i to nie w czasie świąt, opodal na niebie zawisły brytyjskie balony. Było to w latach pięćdziesiątych poprzedniego stulecia. Z balonów zrzucono nuklearne bomby. Wioskę ewakuowano, pomyślne wiatry przewiały radioaktywne pyły nad ocean. Czy później, kiedy mieszkańcy wrócili. Ktoś zachorował? Odpowiadają chórem: Nikt. Ofiarą padły tylko ptaki, wyginęły ich miliony. Noere wzywa do odjazdu. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie skracał drogi. Na pierwszych osiemdziesięciu kilometrach spotkaliśmy jeden samochód i jeden motocykl. Jechaliśmy raz po raz w dymie pożaru lasów przez całkowicie opustoszały kraj. Wyspa była prawie do końca XIX wieku niezamieszkana, pustka jest więc tutaj stanem całkowicie normalnym. Jeżeli kraby nasuwają myśl o jaszczurach z powieści Czapka, to ptaki na wysepce Kuka, ścisłym rezerwacie przyrody, kojarzą się z głośnym filmem grozy Hitchcocka. Trafiłem tam za specjalną zgodą władz i w płaceniu 10 dolarów na zajutrz po powrocie z Polandu. Kiedy łódź motorowa zbliżała się do brzegów tego sanktuarium, świat wypełnił się szumem i wrzawą. Był to raczej harmider niż ptasie trela. Przydałby się teraz generalny menadżer mojego hotelu, który nazywa się Katanga czyli człowiek, który uczy ptaki śpiewać. Gdy zagłębiłem się w burz, na wyspie niebo szczelnie przykryły trzepoczące skrzydła czarnych rybołówek, gap, petreli, nursi, wielkich fregat, rozmaitych ptaków, rejonów podrównikowych. Niektóre unosiły się tuż nad głową, wydawało się, że usiądą na ramionach. Podobno gniazduje tu osiemnaście endemicznych gatunków ptaków. Szatańska myśl, gdyby wpuścić tutaj kota... Do tej wysepki przybił w Wigilię Bożego Narodzenia 1777 roku kapitan James Cook. W swoim dzienniku pisał o pustynno-palmowym pejzażu bezludnego kraju, o ptakach i krabach bodaj nie wspominając. A polandu wtedy nie było. Poprzedni prezydent Republiki Kiribati, Teburoro Tito, Zirytowany, że przez środek państwa przebiega międzynarodowa linia zmiany daty, i w związku z tym w stolicy jest już poniedziałek, podczas gdy na wyspie Bożego Narodzenia jeszcze niedziela, przesunął przy protestach międzynarodowych organizacji ową linię na zachód i teraz ten sam dzień obowiązuje w całym kraju. Samoa, tutaj. Gdzie warto żyć? Może ktoś pamięta, z jakiej to książki cytat i kto jest jej autorem. Piętnastu chłopców na umrzyka skrzyni, joho ho i butelka rumu. Diabli i trunek resztę bandy wzięli, joho ho i butelka rumu. To prawie na początku książkowego tekstu. Potem następują opisy różnych straszności tajemniczej wyspy, gdzie dzieją się rzeczy dziwne i nieprzyjazne człowiekowi. U stóp pięknej, wybujałej sosny, spowinięty w zielone pnącze, które nawet podniosły w górę kilka drobnych kostek, leżał na ziemi szkielet ludzki z kilkoma strzępkami odzienia. Jest to opowieść o piratach, poszukiwaczach skarbów, pijakach. I opryszkach, wołami i powrozami nikt mnie nie zaciągnie powtórnie na tę przeklętą wyspę. Najgorsze sny, jakie miewam, to te, w których słyszę łoskot bałwanów dookoła jej brzegów. To wyspa skarbów Roberta Luisa Stevensona, piewcy Pacyfiku, który na dłużej Osiadł na Samoa, wyspie pięknej, bezpiecznej i łagodnej, jak tutejsza bryza nadchodząca z nad oceanu o pogodnym świcie. Wylądowałem na Samoa, mając w głowie wizję pełnej złota i krwawych zbirów wyspy skarbów. Ale i słowa zakochanego w tym kraju pisarza Roberta Bruka. To piękno absolutne, tak czyste, że trudno tym oddychać. Na dość obszernym lotnisku Faleolo, jak na wielu innych lotniskach w tym rejonie świata, oczekiwał samolotu tłumek ludzi, którzy przybyli tu z dziećmi i psami, podnieceni jak na sensacyjnym spektaklu. Atmosfera atrakcji, a może nawet wielkiej zabawy podkreślali też rozbawieni celnicy i policjanci w spódniczkach lawa-lawa. Trochę byłem zaniepokojony, kiedy śmiejący się wyrostek wyrwał mi z ręki walizkę i pognał do Wana, stojącego przed barakiem portu lotniczego. Ale widziałem, że bagaż innych pasażerów też jest porywany przez dzieci i wyrośniętych chłopców i że następnie tu już było pełne zaskoczenie wszyscy tragarze odmawiają przyjęcia napiwków. Do stolicy Samoa, Api, jest 30 kilometrów. Szosa miejscami wyboista i kręta, a szybkość samochodu duża. Kierowca jest półnagim atletą o grubych rysach twarzy. Przez cały czas jazdy śpiewa tubalnym głosem jakieś pieśni, śmieje się, opowiada anegdotki. Po paru dniach w drodze na lotnisko przed odlotem Stwierdzam, że ten sam ogromny mężczyzna śpiewa te same znane mi już melodie i powtarza te same anegdotki. Wszędzie pełno ludzi idą poboczem drogi, włóczą się po łąkach i zagajnikach, leżą na ziemi i trawie, jedzą, niańczą dzieci. Większość kiwa w naszą stronę rękami, woła coś, pozdrawia pasażerów autobusiku. Kierowca śpiewa, ale i odpowiada... Na pozdrowienia tuzinów przechodniów. Są to zapewne jego przyjaciele, a może i krewni. Oczy przyciąga łagodnie pofalowana woda zatoki, której brzegiem teraz jedziemy. Stoją samotne, ale niezwykle dekoracyjne palmy i drzewa chlebowe. Powietrze jest przesiąknięte wonią morza i kwiatów. Bodaj w tych okolicach nakręcony został głośny film z Gary Cooperem. Powrót do raju. A ile od tego czasu powstało reportaży prasowych, książkowych i filmowych? Duża ich część miała w tytule słowo raj. James Michener nazwał drogę, którą pędzimy do API najpiękniejszą trasą samochodową południowego Pacyfiku. Ktoś stwierdził, że 80% mieszkańców Samoa Żyje dziś dokładnie tak samo jak przed ośmiuset laty. Może więc raj jest w czymś w rodzaju reliktu zamierzchłej przeszłości, miarą postępu o rebours. Dobijamy do api. Mnie kierowca podwozi do hoteliku przy ulicy nadbrzeżnej, gdzie przez pewien czas mam mieszkać. Jestem zachwycony atmosferą nowego domu, gościnnością gospodarzy, widokiem z okien na ocean, miękkim powiewem wiatru, życiem. Pierwszy dzień poświęcam na przypomnienie sobie, gdzie właściwie jestem. Popijam lekkiego lokalnego drinka, spływającym w dużym kielichu owocem mango, gapię się na zatokę, przerzucam przewodniki, foldery, rozmaite papiery. Cywilizacja atakuje. I wulgaryzuje kraje Pacyfiku z każdym rokiem. Dwa duże kęsy na oceanie i siedem małych okruchów lądu pod nazwą Samoa, a oficjalnie Independent State of Samoa. Do niedawna Samoa Zachodnie. Do dzisiaj zachowały sporo cech epoki kolorowych opowieści o Morzach Południowych. Czasu szkunerów, awanturniczych wypraw, szaleńczo odważnych śmiałków, dramatycznych buntów, starć z ludożercami. Samoa leży na zachodnich krańcach Polinezji, w pobliżu międzynarodowej linii zmiany daty ściślej mówiąc, między 13 a 15 stopniem szerokości geograficznej południowej i 168 a 173 długości zachodniej. Poeci od turystyki nazywają te wyspy sercem Polinezji. Historia archipelagu nie należy do najbogatszych i najbardziej urozmaiconych. Niepodległość przyszła tutaj w miękkich pantoflach. Nie było cierpień i walk tradycyjnej ceny płaconej przez narody. Po prostu 1 stycznia 1962 roku ogłoszono suwerenność dziewięciu wysp Pacyfiku, wywieszono nową flagę, odegrano nowy hymn narodowy. Na czele rządu stanął Malietoa Tannumafi II, czyli jeden z członków plemiennej arystokracji. Wyspa Sawai uważana jest powszechnie za legendarną Hawajki. W której mieszkańcy później dokonali podboju Oceanu Spokojnego i dotarli do Wysp Hawajskich i Wyspy Wielkanocnej, jak również do Nowej Zelandii. To wszystko barwne hipotezy, a nie historycznie udokumentowane fakty, ale posłuchać można. A w co uwierzyć? W to, że w 1722 roku przybył na Samoa holenderski żeglarz Jakob. Rodziewen. W 1786 francuski odkrywca Louis Antoine de Bougainville, czternaście lat później, pierwszy misjonarz John Williams. W drugiej połowie XIX wieku doszło do pewnych nieporozumień. Oto na archipelagu zameldowali się w tym samym niemal czasie Amerykanie, Niemcy i Anglicy. Jak ktoś wtedy napisał, naprzeciw siebie stanęły trzy. Warczące buldogi. Widocznie istniała też kość, o którą warto było powalczyć. W chwili dramatycznej konfrontacji okrętów wojennych tych trzech państw, bo do niej buldogi doprowadziły, nastąpiła niespodziewana interwencja pana Boga, który najwyraźniej zaniepokoił się, że Rajska wyspa może ulec uszkodzeniu i przezornie zesłał na alpejską zatokę Oceanu, wielkiej siły tajfun. Niemcy i Amerykanie stracili po trzy okręty i po kilkudziesięciu członków załogi. Owe siły wyższe ugasiły namiętności. Czas jakiś trwały jeszcze pogróżki, przetargi i szantaże. W końcu podzielono się kością, Amerykanie objęli w posiadanie wschodnie Samoa, gdzie rezydują do dzisiaj, a Niemcom przypadła zachodnia część Samoa. Od początku I wojny aż do 1961 roku, rozgościli się w tym kraju Nowozelandczycy, rządząc w imieniu Ligi Narodów i następnie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Historia biegła spokojnie, jak na wyspy z Pacyfiku, wręcz leniwie i ospale. Niezmiernie rzadko ktoś się o sprawy zasadnicze awanturował. Tylko raz w czasach kolonialnych Samoańczycy dali się ponieść temperamentom. Było to w latach 1929-30, gdy ożywił się drzemiący od dawna ruch niepodległościowy Mału. Gwiazd politycznych na ogół nie było, z wyjątkiem może Steinberga, Amerykanina niemieckiego pochodzenia, premiera u boku monarchów Samoa w końcu lat XIX wieku postaci ciekawej i ważnej dla dziejów wysp Upolu i Sawaii. To on opracował projekt konstytucji i kartę praw człowieka ówczesnego kraju Samoa. Przy pierwszej wizycie w biurze turystycznym przy ulicy nadbrzeżnej w nowoczesnej kopii domu Fale, po raz pierwszy dotarła do mnie prawda o silnym tradycjonalizmie młodego państwa. W biurze zobaczyłem dwie duże fotografie klasycznego samoańskiego fale. Sfotografowane obiekty były niemal identyczne. Podpis pod zdjęciami był zdumiewający. Wyjaśniał, że pierwsze zdjęcie pokazuje dom z 1872 roku, a drugie zdjęcie pozornie ten sam, a na pewno taki sam dom z roku 1972. Późniejszych Fale nie było. I słusznie. One stoją prawie wszędzie. Gruba strzecha, słupki nośne na podmurówce z lawy lub cementu, całkowity brak ścian. Pełny komfort. Stała wentylacja. Idealne miejsce na beztroski odpoczynek na rozłożonych wszędzie matach. Koniec części siódmej.